Z tej strony Łukasz, właściciel firmy Lindetermo. Dzisiaj taki trochę inny odcinek. Przyjechałem na serwis do chłopaków z Matflex, którzy w Krakowie sprzedają i serwisują maszyny Graco oraz inne maszyny na trysku piany. Pokażę Wam moją maszynę. My mamy ogólnie 5 maszyn. Pokażemy jedną maszynę, z którą przyjechałem, z którym jest problem. Pokażemy busa demo chłopaków z nowym reaktorem 3 i jeszcze maszyny, które mają na tym. Wytłumaczę Wam trochę, na czym polega sprzęt na trysku piany, jak to działa. Tak, żebyście mieli trochę większy ogląd na temat tego, czym to się je od zaplecza, od kuchni, można powiedzieć. Chodźmy, pokażmy najpierw mojego busa. Zacznijmy od tego z boku. To jest reaktor zintegrowany Graco E30i. Na czym to polega? Ta seria maszyn, w mojej opinii, to były najlepsze maszyny na trysku, które wyszły. Z tego względu, że to całość jest połączone, nie wiem, czy tam będzie z tyłu widoczne, jest połączone z agregatem prądotwórczym, tworzy jedną całość. Czyli przyjeżdżając na inwestycję, naciskamy przycisk, włączamy agregat, jesteśmy niezależni prądowo, możemy bez jakiejkolwiek ingerencji w instalację elektryczną, bez wspinania się gdziekolwiek, wykonać natrysk w dowolnym miejscu. Ponadto ten rodzaj reaktorów odzyskuje także ciepło z silnika. Silnika spalinowego, który razem z prądnicą wytwarza prąd. Tutaj część tego ciepła jest odzyskiwana i służy dodatkowo do podgrzewania materiału. Ok. Tu mamy kompresor, mamy pompy wysokiego ciśnienia, komputer, który zbiera parametry z czujników i steruje całym natryskiem. Z tyłu mamy materiał, pompy beczkowe, węża. Przejdźmy do tyłu, pokażemy jak to wygląda z tyłu. To jest nasz bus pianowy od zaplecza. Piana jest wytwarzana z dwóch komponentów. Poliol i izocyanion. Izocyanion jest utwardzaczem, który sprawia, że piana sztywnieje. Poliol odpowiada za właściwości piany. Czyli w poliolu mamy wszystkie środki spieniające, katalizatory, surfaktanty i tak dalej, i tak dalej. I to sprawia, że piana ma takie, a nie inne właściwości. I teraz tak. Maszyna zaciąga materiał z dwóch beczek. Osobno z beczki poliolowej, osobno z beczki izocyanionowej. Wszystko jest tłoczone do maszyny. Przed natryskiem materiał musimy podgrzać. W zależności od materiału to jest 25 do 30 stopni wstępnego podgrzania materiału w busie. Czyli, żeby piana osiągnęła, żebyśmy mogli zacząć natrysk, dobijamy do około temperatury 30 stopni. Robimy to poprzez włączenie maszyny i otwarcie zamkniętego obiegu z włączonymi grzałkami. Czyli pompa wyciąga materiał z beczki, podaje do maszyny, maszyna go podgrzewa i wraca to. To robimy na początku inwestycji. Kiedy materiał mamy już o odpowiedniej temperaturze, rozpoczynamy natrysk i wtedy włączamy pompy wysokiego ciśnienia, które nadają odpowiednie ciśnienie, zadajemy odpowiednią temperaturę, zazwyczaj powiedzmy w granicach 50 stopni i przez cały układ materiał jest podgrzewany. Czyli pompy zaciągają w trakcie natrysku, pompy zaciągają materiał z dwóch beczek, ląduje to w maszynie, maszyna nadaje ciśnienie, nadaje temperaturę, jest dalej przekazywane do węża natryskowego. Ten wąż może wygląda brzydko z zewnątrz, no bo to jednak jest bus, który pracuje, ale w środku idą dwa przewody materiałowe razem z oplotem grzewczym. Idzie przewód do czujnika temperatury, który na końcu węża sprawdza, żeby materiał miał odpowiednią temperaturę. Idzie przewód ze sprężonym powietrzem, który dochodzi bezpośrednio do pistoletu i sam materiał mieszany jest na końcu w pistolecie. I teraz tak. Do pistoletu wpadają dwa materiały z jednej i z drugiej strony. Tutaj są zawory, którymi się to odkręca. Trafia to do dyszy na wysokim ciśnieniu, bo natrysk otwartej komórki my z reguły wykonujemy na 90-100 barów, czasem nawet troszkę więcej. Wpadają razem pod tym ciśnieniem do komory mieszania pistoletu i wylatują przez komorę mieszania z przodu, mieszając się. To notabene mówiąc, to jest ten rodzaj pistoletu, to jest Fusion PC. Bardzo fajny nowy rodzaj pistoletu od Graco. Wcześniejszy model to był Fusion AP. Ten jest z wymiennymi kartridżami.
To znaczy, że pistolet w momencie, w którym na przykład się zapieni, albo już się zmęczy życiem, nazwijmy to po jakimś czasie, i potrzebny jest serwis tego pistoletu, możemy to przeprowadzić w łatwy sposób, wymieniając kartridż i dyszę. No i po natryśnięciu efektem tego jest pianka. To jest akurat pianka otwartokomórkowa. Co mogę powiedzieć dalej? Może powiem wam, z czym przyjechałem. Przyjechałem z tym, że na tej maszynie dochodzi do wycieku płynu chłodniczego. To znaczy agregat prądotwórczy, który jest z tyłu tutaj, ma dwie pętle płynu chłodniczego. Pierwszą, tak jak klasycznie w aucie, do chłodzenia silnika, a za pomocą drugiej pętli płynu chłodniczego i wymienników ciepła odzyskuje ciepło, podgrzewając materiał. To jest bardzo efektywną, bardzo mocnym sposobem na podgrzewanie materiału, tak? Poliuretany lubią ciepło, więc w całym tym przetwórstwie piany, bo piana jest przetwarzana na miejscu, co jest bardzo, bardzo ważne dla inwestorów oglądających nas, że piana nie przychodzi jako gotowy produkt. W dużej mierze to, jaka piana sumarycznie wyjdzie z tej maszyny, zależy od tego, jak ta maszyna dobrze trzyma parametry przetwórstwa. To znaczy, żeby temperatura, ciśnienie, proporcje, równość ciśnienia, żeby wszystko było w idealnym porządku. Tak? Na maszynach zintegrowanych, czy maszynach typu reaktor 2, czy reaktor 3, jak za chwilę przejdziemy do drugiego busa, są czujniki, które sprawdzają, czy ciśnienie jest podawane jednego i drugiego składnika w odpowiedniej proporcji, czy jest równość ciśnień, a w sytuacji, w której ta dochodzi do nierównowagi ciśnień, pompa komputer odłącza pompę wysokiego ciśnienia, co sprawia, że nie możemy kontynuować dalej natrysku do momentu, jak na przykład nie usuniemy przeszkody. Taką przeszkodą może być na przykład zapchany filtr materiałowy. Czyli jeżeli z beczki się dostał jakiś śmietek do pompy, te śmietki mogły przytkać filtr, to tutaj z jednej, a z drugiej strony jest tam filtr materiałowy. Trzeba to wtedy wyczyścić i możemy dalej kontynuować natrysk, żebyśmy mieli równowagę ciśnień, a materiał był odpowiednio przetworzony dla inwestora. I teraz tak, z czym przyjechałem? Pracownicy donieśli mi, że na tej maszynie, to jest jedna z kilku maszyn w firmie, na tej maszynie dochodzi do wycieku płynu chłodniczego. To znaczy, ciężko nam było zlokalizować, gdzie ten płyn chłodniczy wycieka, natomiast co drugą inwestycję praktycznie tego płynu chłodniczego do agregatu trzeba było dolać. Tak? Czyli była to abnormalność, która normalnie nie występuje. Tak? Tutaj chłopaki z Matflex bardzo sprawnie zdiagnozowali, że w tym miejscu chłodnica jest nieszczelna. Po dość szybkiej próbie ustalili, że chłodnica wymaga wymiany albo uszczelnienia w tym miejscu. Tak? Więc w razie czego, jakby ktoś miał problem ze swoimi reaktorami, jeżeli nas oglądają wykonawcy, to do chłopaków z Matflex można się kierować w sprawie, w Krakowie na pana Tadeusza mają siedzibę, można się kierować do nich w sprawie serwisu maszyn. Sprzedają też nowe maszyny, jakby ktoś potrzebował. I tutaj mamy właśnie taką maszynę. Trochę inna organizacja na busie. To już nie jest maszyna zintegrowana, ale jest to najnowszy rodzaj reaktorów od Graco. W branży pianowej ten sprzęt jednak jest kluczowy. Jak w mojej opinii jako właściciela firmy natryskowej, gdzie wykonaliśmy tych natrysków naprawdę tysiące, sprzęt to jest podstawa, jeżeli chodzi o to, o całą tą branżę. Po pierwsze, z punktu widzenia naszego, żeby po prostu bezawaryjnie być w stanie wykonać zlecenie u klienta. Po drugie, żeby ta piana była po prostu odpowiednio przetworzona, tak? Do tego jest potrzebny odpowiedni sprzęt. No i tu rzeczywiście reaktory typu Graco się dość dobrze sprawdzają. Zaznaczam, nie jest to filmik sponsorowany przez Graco. Jest po prostu w branży, jest tak przyjęte, że te maszyny są chyba najlepszymi albo jednymi z najlepszych, jeżeli chodzi o ten. Co wam mogę pokazać? Co tu jest innego? Tak, agregat prądotwórczy jest osobno. Jest to dołożone z zewnętrznej firmy agregat prądotwórczy. Tak samo jak u nas mamy kompresor, mamy osuszacz, czyli żeby powietrze, które się dostaje do pistoletu, było pozbawione wilgoci. Jest to istotne z tego z punktu widzenia, że izocyanin, który jest tym czerwonym składnikiem, który też wpada do pistoletu, on krystalizuje z wilgocią. Czyli powietrze powinno być
raczej pozbawione wilgoci, do tego służy osuszacz. Mamy tutaj kompresor, który w przypadku tego reaktora jest używany tylko i wyłącznie do przedmuchu pistoletu. Czyli pistolet w trakcie pracy jest, to też jest Fusion PC, tak jak na moim busie. Pistolet w trakcie pracy jest czyszczony powietrzem, ale też sterowany powietrzem. Czyli naciskając spust, powietrze, które wpada tutaj, które wpada do pistoletu tutaj z tyłu, i naciskając spust, sterowany tłok steruje tym, jak komora mieszania się rusza, czyli czy materiał wylatuje, czy nie wylatuje w danym momencie z pistoletu. Tak? Pistolet jest tu z tyłu blokowany. Jak wygląda końcówka węża? Co tu jest unikalnego? Podobnie jak w reaktorze 2 mamy komputer, natomiast mamy parę inteligentnych funkcji. Pierwsze to jest, naprawdę bardzo podoba mi się to rozwiązanie, mamy pompy elektryczne. Mamy pompy elektryczne, już nie tłokowe, tak jak u mnie na busach są pompy tłokowe, czyli sterowane powietrzem, czyli mamy regulatory powietrza na maszynie i w zależności od ciśnienia powietrza, które jest dostarczane do pomp, tak są sterowane pompy. Tutaj jest dodatkowa skrzynka rozdzielcza do pomp, Core TPC, Transfer Pump Control. Pewnie jak będę kupował jakąś kolejną maszynę, to wezmę sobie reaktor 3, bo rozwiązanie jest niesamowite. I te pompy, komputer inteligentnie steruje ciśnieniami, czyli w momencie, w którym jednego składnika jest podawanego więcej albo mniej, komputer zaczyna za pomocą tej skrzynki sterować tym, ile jest podawanego materiału do maszyny, a tym samym inteligentnie na bieżąco wyrównując ciśnienia. Jest to bardzo, bardzo ważne z perspektywy tego, żeby materiał był odpowiednio przełożony. Sama budowa maszyny jest... Zasada maszyny jest podobna, tak? Czyli tutaj wpada materiał do maszyny. Tu mamy zawór, możemy odciąć to. W tym miejscu mamy ten filtr, o którym już wcześniej wspomniałem, który był u nas trochę inaczej ułożony. Czyli ten filtr decyduje o tym, że na przykład może powstać większa lub mniejsza nierównowaga, jeżeli będzie zabrudzony. To jest bardzo ważne, żeby ten filtr był regularnie czyszczony. Zawory do natrysku i do otwartego obiegu do wstępnego podgrzewania. I co jest jeszcze fajne, co mi się bardzo podoba w tym akurat reaktorze, że ma nowy rodzaj węży. Czyli wąż, tak jak widzicie, tutaj idą... O, tu fajnie widać, jak idą przewody do węża i że ten wąż, ta otulina to jest tylko fragment, bo i wchodzi wąż ze sprężonym powietrzem, wąż z diocyanianem, wąż z poliolem i dodatkowo ten wąż ma grzanie wewnętrzne, czyli w przeciwieństwie do tych starszej generacji węży grakowskich, które mają oplot na zewnątrz, czyli drut oporowy idzie na zewnątrz węża materiałowego, znaczy wewnątrz otuliny, ale na zewnątrz tego w izolacji. Tutaj ten przewód grzewczy jest już wbudowany w sam przewód materiałowy. Co dalej? Agregat prądotwórczy, pistolet, to już mówiłem. A jeszcze ważnym elementem ogólnie całości jest mieszadło. I teraz tak. W tym przypadku chłopaki mają mieszadło elektryczne, u nas są mieszadła pneumatyczne, co sprawia, że mogą mieć mniejszy kompresor, bo jest mniejsze zapotrzebowanie na powietrze. Mieszadło jest potrzebne o tyle, że poliol, czy jeden z dwóch składników, to jest w beczkach czerwonych jest zazwyczaj izocyanian, w beczkach tam niebieskich, zielonych jest zazwyczaj poliol, to jest składnik, który odpowiada za spienianie piany i teraz ma 8, 10, 12, w zależności od formuły składników, które się mogą rozwarstwiać, więc muszą być na bieżąco mieszane, żeby piana była odpowiednio przetwarzana, tak? Do tego za to odpowiedzialne jest mieszadło. Czyli po prostu w trakcie natrysku, w trakcie grzania, przed natryskiem, ważne jest, żeby to mieszadło chodziło, żeby materiał był po prostu równomiernie przetwarzany. Tutaj możemy wejść do chłopaków jeszcze na warsztat, to Wam pokażę. Pokażę Wam dwa rodzaje, dwa jeszcze inne rodzaje maszyn. To jest Gasmer, też na licencji Graco.
Ten akurat jest na serwisie gwarancyjnym, ma wyciągnięty silnik do pompy hydraulicznej. Fajny sprzęt, ale z prostszą elektroniką. Tak, tutaj już nie mamy komputera. Mamy jakiś licznik cykli, ustawianie temperatury jednego, drugiego składnika węża, łączniki, kontrolę silnika. Ale co ciekawe, też jest kontrola tej różnicy ciśnień, o której mówiłem wcześniej. Bardzo ważna kwestia, żeby ciśnienia były równo podawane na maszynie, żeby materiał mógł być odpowiednio przetwarzany. O, a tutaj mamy stare, zmęczone, ale poczciwe Graco A25. W przypadku maszyn do piany to się nie trzeba sugerować tym, że maszyna jest brudna, bo izocyanian, ten, który jest w czerwonych beczkach, jest klejem. Czyli generalnie, jak sobie zobaczycie tutaj, to wszystko to są jakieś stare zacieki z izocyanianu. Czyli generalnie, ilekroć spadnie izocyanian na coś, to już potem czyścić go jest bardzo ciężko, bo pod wpływem wilgoci w powietrzu, wilgoci na nawierzchni ze wszystkim krystalizuje i to sprawia, że jest potem go ciężko czyścić, tak? Śmiesznie mogę Wam pokazać, jak u mnie na busie, gdzie bus jest nowy praktycznie, co jakąś siłę ma izocyanian, tak? Lekko ktoś dotknie rękawiczką i zostają ślady, które już mogą być usunięte tylko mechanicznie, czyli polerką, tak? Więc w przypadku maszyn do piany tam nie należy sugerować się czystością maszyny. Dobra, to pokażemy Wam jeszcze trochę o tym Graco A25 i tym. Ta maszyna ma trochę inny napęd. W przeciwieństwie do tych maszyn E30, reaktor 2 czy reaktor 3, które widzieliście na tamtych busach, ta maszyna ma napęd pneumatyczny. Czyli tu jest pompa wysokiego ciśnienia. O, chyba odpięta, coś mi się wydaje. Ale maszyna jest w trakcie serwisu. I ta pompa ma silnik pneumatyczny, czyli tutaj zasilanie samej pompy, w przeciwieństwie do pomp, które są na tych moich zintegrowanych maszynach albo na reaktorze 3, one mają, potrzebują zasilania pneumatycznego, czyli powietrze z kompresora tutaj dostarczane zasila tą pompę i to dopiero nabija ciśnienie, które idzie na węża, tak? Ta maszyna jest teraz odpięta, nie ma węża. Z kolei Gasmer. Gasmer ma napęd hydrauliczny. Można by powiedzieć, że jest to... napędy hydrauliczne są najmocniejsze, jeżeli chodzi o ilość podawanego materiału. W mojej osobistej opinii to jest... Na napędzie hydraulicznym skorzystają osoby, które robią ogromne metraże, robią jakieś dachy od góry, przechowalnie na zamkniętą komórkę, gdzie bardzo duża ilość materiału jest przelewana w danym momencie. Myślę, że do zastosowań na takich typowych, gdzie robi się jeden domek w ciągu dnia, maszyna to czy maszyny elektryczne, reaktor 2, reaktor 3, czy no może dla początkujących nawet ten reaktor A25 też będzie ok. Natomiast no tak jak mówię, no to już maszyna hydrauliczna, ma pompy hydrauliczne napędzane przez silnik elektryczny, który teraz jest z przyczyn tego, że to jest maszyna na serwisie gwarancyjnym, jest wyciągnięty. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Rzućcie sobie okiem jeszcze, żebyście mieli takie porównanie. Maszyna pneumatyczna, maszyna hydrauliczna, dwie maszyny elektryczne, reaktor 3, to najnowsze rozwiązanie, reaktor 2 zintegrowany, reaktor 2 zintegrowany, który już teraz jest w tym momencie no, nie do kupienia, te agregaty, ponieważ no, normy emisji spalin nie pozwalają, żeby ten agregat był w tej konfiguracji już sprzedawany, więc jest to jeszcze większy rarytas, dlatego że już nie jest dostępny na rynku europejskim, tylko na rynku amerykańskim, tak? Ja jestem osobiście zwolennikiem, że to były najlepsze maszyny na trysku piany, które kiedykolwiek wyszły, ale to jest moja subiektywna opinia i nie należy się tym kierować. No i co? Myślę, że tyle. Odcinek dzisiaj taki trochę inny, bardziej serwisowy, ale myślę, że sporo informacji, z których czy inwestor zainteresowany pianą, czy ktoś, kto chce wejść w branżę ocieplenia pianą, może wyciągnąć dużo informacji. Ja się z Wami żegnam i widzimy się na następnym odcinku. Cześć.